Niegdyś Korynieś miał wspaniałego kowala. Kowal ten kuł niesamowite bronie z żelaza, ze srebra, ze złota, ze stali, z komeza, jak i z rubli. Pewnego dnia, gdy kowal ogrzewał stal w piecu, jakiś facet wepchnął go do ognia. Bardzo zabolało to lorda Hagena, gdyż najlepszy kowal w okolicy umarł. Przywódca paladynów musiał szybko zatrudnić nowego kowala, niestety nie miał na to czasu i powierzył zadanie swojemu posłańcowi Markowi. Chłopiec szukał w porcie, szukał w dolnym, jak i w górnym mieście. W końcu Marek dał sobie spokój i poszedł zdać raport Hagenowi. Lordzie, nie mogłem znaleźć żadnego chętnego. Cholera! Trzeba będzie zatrudnić tego. Co? Chyba nie chce pan zatrudnić tego. Wybacz, Marku, ale nie mam wyboru. Niestety kowal o imieniu Roman był... Nareszcie mogę wykonywać prośla, Korynieś! Opuszczam laski, wyruszam w podróż na wschód. Porzucam rodzinny gród, daremny trud. Salut! Zrozum rad, serce mówi tak, a jak? Czeka niezbadany, buczyki aż ślad. Ja opuszczam lasy. Proszę, oto swój młot. Dawaj mi go, już nie mogę się doczekać. I tak kowal Roman rozpoczął swój fach. Roman owszem wykonywał bronię, ale nie tak jak trzeba. Rzemieślnik miał sporo wypadków, czasami nawet niektóre były śmiertelne. Ech, zabieram się do roboty. Najlepszy lordzie Hagenie, królu królów, przystojny i odważny kapitanie. Ile? Tylko 250 sztuk złota podwyżki. Pod jednym warunkiem. Zamieniam się w słuch. Musisz wybuć broń dla paladynów. Nasze bronie nie przebijają nawet pancerzy orków. Się robi, szefie! Roman kuł dzień i noc, noc i dzień, aż w końcu wykuł wystarczającą ilość broni. Czas oddać broń Hagenowi. Proszę, oto broń. Co? Takie gówno? No co, jest ostre. Lordzie, orkowie nadchodzą. Jak to? Przecież nie mamy szans! Króru, może wypróbujemy nową broń? Ach, cholera! I tak nie mamy nic do stracenia. Marek, zwołaj wszystkich paladynów! Tak jest! Paladyni, zebraliśmy się tutaj, aby... A zresztą, bierzcie te sierpy i pokażcie, gdzie homary zimują! Chyba chciał pan powiedzieć... raki. Zamknij mordę i idź walczyć! Tak jak lord rzekł, tak się stało. Paladyni walczyli z orkami, a broń Romana była mimo swego wyglądu bardzo potężna. Po bitwie trwającej 2 dni, paladyni odbili atak orków. Roman został najsławniejszym kowalem w Myrtanie, a przy tym został patronem ślepych i bohaterem Korynieś. Kowalowi udało się zostać ojcem, podkreślam, że był ślepy, a jego dziedzic został kowalem, jak jego tata, lecz on był głuchy. I tak zaczyna się nowa historia. Siedzi i odrazia złoża na podwórku Skoda, pod nogami mu się kłoda plącze jak sojusz. Fajna muzyczka, XD. Nareszcie mogę wykonywać broń dla Korynieś! Zamknij ryj, ja tu dubbing nagrywam.